serce nie ma miłości. A to jest we Francji, prawda? A ty co robisz? Weźcie normalnie, w spa jest. To nie jest jakieś mega skomplikowane zadanie, ale chciałabym bardzo, żebyście wymieniły przynajmniej jedną rzecz, za którą jesteście dzisiaj wdzięczni. A kuku! No to zaczynamy ten 2022. Czekajcie, nawet nie wiem jaki rok jest. 2023. Rok! Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mamy nadzieję, że u was wszystko dobrze. W ogóle dajcie nam koniecznie znać, jak tam po świętach, jak tam po Sylwestrze, jak się macie, jak się czujecie. Bo jak możecie zobaczyć, rączkujemy się troszeczkę w tym momencie. Mały jest przed godziną jego spania. Pojawił się u niego też lekki katarek, ale to wszystko wam opowiem później. Teraz dopijam sobie kawkę, zjem sobie jabłko i będziemy jechać na zakupy. Po świętach jak wróciliśmy, nie byliśmy jeszcze ani razu na takich większych zakupach, żeby mieć cokolwiek konkretnego w lodówce, więc tam wybieramy jakieś pozostałości. Zamrażarka się też troszeczkę opróżniła. Doglądamy sobie Dzień Dobry TVN. Zbierzemy się, pojedziemy na te zakupy. Też możliwe, że pojedziemy na spacerek. Wiem, że mały ma katarek. I też zresztą moje gardło też nie jest w najlepszym stanie, bo mnie odrobinę boli. Jest pogoda taka, która nas nie straszy tym faktem, że jest tylko 10 stopni. Chcemy po prostu wykorzystać fakt tego, żeby się dotlenić, nie siedzieć cały czas w tych czterech ścianach, bo centralnie odkąd wróciliśmy siedzimy tylko i wyłącznie w czterech ścianach. I przede wszystkim życzę wam normalnie cudownego tego 2023 roku. Tak, dzięki, że mi dajesz smarki do buzi, cudownie. Arnold. Więc wypijemy sobie teraz kawkę, obejrzymy Dzień Dobry TVN. Mały, mam nadzieję, że utnie sobie swoją turbo drzemkę, a jak nie, to po prostu pewnie zaśnie w foteliku samochodowym, jak pojedziemy. Zjemy o 11, tak? Twój drugi posiłek. No i pojedziemy. I też na pewno jedną konieczną rzecz mamy dzisiaj do zrobienia. Obniżyć to łóżeczko na maksa, bo to, co mały zaczął wyczyniać, o czym wam wszystkim powiem później, naprawdę przerosło moje oczekiwania, że to się tak szybko z dnia na dzień centralnie zmieni. Doppel Herz na stres i przemęczenie. Coś idealnego w tym momencie dla mnie. Czas teraz najwyższy na małą opowiastkę. Ja w międzyczasie spróbuję małemu obciąć pazurki. My jadąc do mojej mamy postanowiliśmy, że kupimy właśnie łóżeczko turystyczne, bo wiele z was poleciło mi to. Ostatnim razem jak byliśmy u mojej mamy i on spał jeszcze w takiej kołysce z Kindercraftu, więc kupiliśmy właśnie duże, normalne, takie 120x60 łóżeczko turystyczne z firmy, chyba to jest Graco, stoi ono tam w tym momencie, ale nie widać go na kamerce, ale na pewno będziecie widzieć, bo tutaj wstawię takie jakieś małe skróty filmowe, które robiłam i wrzucałam na Instagrama. Jak jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam was serdecznie. Znaleźliśmy właśnie na OLX-ie i po drodze właśnie zapłaciliśmy, potem w domu mojej mamy je wyszorowali.
kupiliśmy. I szczerze wam powiem, bardzo dobrze się stało, że kupiliśmy to łóżeczko turystyczne, bo mały zaczął po świętach, jakoś pomiędzy świętami i Sylwestrem, zaczął wydziwiać normalnie takie rzeczy, że normalnie głowa mała, bo zaczął nam po prostu wstawać. I w tej dostawce właśnie zaczął również wstawać, co zaczyna być troszeczkę niebezpieczne, więc postanowiliśmy, że właśnie zamienimy tą dostawkę na łóżeczko turystyczne. I w Action kupiłam też z polecenia właśnie jednej z was świeczkę zapachową, ale szczerze wam powiem, nie do końca jakoś ją czuję. Nie wiem, czy to jest możliwe przez mój nos, też każdy z nas jest inny. To jest świeczka o zapachu drzewa sandałowego, ale po prostu ja tego nie czuję. Tak jak mówię, każdy z nas nie tylko ma różne kubki smakowe, ale też różne pewnie tam kubki jakieś węchowe. I też powiem wam, że ja po COVID-zie nie do końca odzyskałam wszystkie jakby zmysły zapachowe. Zmysły zapachowe. Po prostu nie czuję niektórych zapachów tak samo jak czułam je wcześniej. Więc to też również może mieć na to wpływ. Ja też również jestem z tych osób, które muszą coś przetestować, żeby wiedzieć, czy to faktycznie będzie dla nich działać, czy to będzie im pasować. Więc mimo tego, że nie do końca odczuwam ten zapach, to i tak dziękuję ci, kochana, za polecenie. Trzeba testować i sprawdzać. Na tym życie po prostu polega. I w domu też upiekłam gwiazdę makową. Ja piekłam tą gwiazdę makową już w zeszłym roku i wyszła ona naprawdę przepysznie, dlatego ją powtórzyłam w tym roku i to jest przepis ze strony Lidla, więc jeżeli byście miały ochotę sobie ją zrobić, nie wiem jak te obcinanie paznokci wyjdzie, no ale będziemy próbować. Więc jakbyście miały ochotę sobie zrobić taką gwiazdę makową, bo jest naprawdę do polecenia. Jest styczeń, wiem, to już nie jest taki okres świąteczny, ale naprawdę ona jest pyszna, to polecam wam przepis ze strony Lidla. Też akurat mi przypadł ten wielki honor, żeby kroić warzywa na sałatkę jarzynową. Jak wróciliśmy ze świąt, to mnie najpierw chwyciły wymioty. Wymiotowałam o godzinie pierwszej. Właśnie nie wiadomo było, od czego to się zaczęło, bo ja myślałam sama, że po prostu złapałam jakieś zatrucie pokarmowe. Ale to, takie odruchy wymiotne miałam w ciągu kilku następnych dni, więc nie wiem, co to było. Lekko mnie jeszcze gardło boli, ale ja kataru nie miałam. A mały ma tylko i wyłącznie katarek i to też taki delikatny. I wszystko przychodzi z doświadczeniem. Mały ma katar po raz drugi. I szczerze wam powiem, dużo łatwiej i on go znosi przez to, że my wiemy, w jaki sposób się tym katarem zająć. Mały się nie wybudza aż tak często w nocy, jak to było za pierwszym razem, jak miał ten katar. I lepiej dużo w nocy śpimy. A teraz robimy tak, że śpi po prostu na poduszce takiej większej, że ma podniesione barki całe. Dzięki czemu ten katar mu nie stoi, tylko mu po prostu spływa do gardła. On jest chyba śpiący. Zaraz mi tu zaśnie. Ale dzięki temu uda mi się obciąć pazurki, skórki na pazurki. Czasami nawet w ciągu dnia, jak tak bardzo harczał, to podkładaliśmy mu dwie poduszki pod głowę. Więc teraz po prostu znowu i sól fizjologiczna jest w ruchu, i katarek z odkurzaczem jest w ruchu, no i oczywiście inhalacja, żeby nawilżyć mu tą całą śluzówkę nosa. A co się stało normalnie po tych świętach, to mały zaczął raczkować. To nie było tak z dnia na dzień, ale w ciągu 2 tygodni zaczął tak raczkować, tak wiecie, tak prężnie. Podnosić się w ogóle na rękach, dlatego właśnie staje nam już w tym łóżeczku drewnianym i dlatego też opuściliśmy ten materac na sam dół. Też sam sobie jakieś zabawy wymyślę, że przekręca się w jedną stronę, a potem z powrotem się przekręca i znowu z powrotem się przekręca i znowu z powrotem się przekręca, albo jakieś robi takie breakdance'y wokół swojej własnej osi. No normalnie po prostu to stało się wszystko w ciągu 2 tygodni. Jeżeli chodzi o bajki, bo zaczyna je tak bardzo oglądać dłużej niż 2 minuty. A w Sylwestra udało nam się wyskoczyć na 30-minutowy objazd, jak ja to nazywam. Zostawiliśmy małego razem z babcią i też z kamerką nianią, bo dla mojego spokoju ducha. I pojechaliśmy w takie fajne miejsce, gdzie jest duża przestrzeń, więc pojechaliśmy o 12 na fajerwerki i wróciliśmy się po jakichś właśnie 30 minutach z powrotem. Mały dalej spał, więc było wszystko ok. W zeszłym roku, jak byłam w ciąży, to nie robiliśmy nic, z tego co dobrze pamiętam, więc w tym roku ja stwierdziłam, musimy coś zrobić, cokolwiek, coś małego. No i właśnie pojechaliśmy na fajerwerk.
Walczymy? Walczymy na czoła? Na głowy? Mam dla was małe zadanie do wykonania, a mianowicie chciałabym bardzo, bo sama właśnie się za to zabieram. To nie jest jakieś mega skomplikowane zadanie, ale chciałabym bardzo, żebyście wymieniły przynajmniej jedną rzecz, za którą jesteście dzisiaj wdzięczne. Ja uwielbiam takie zadania psychologiczne, jak dobrze wiecie, ja się bardzo interesuję psychologią i to jest coś, co pozwala też pracować cały czas nad sobą. I to są też takie zadania, które należy wykonywać co jakiś czas, żeby sobie uświadomić i przypomnieć właśnie, na czym to nasze życie na przykład polega. Więc jedną rzecz, za którą jesteście dzisiaj wdzięczne, i ja osobiście mogę powiedzieć, że na pewno taką rzeczą jest fakt tego, że Arni urodził się bez żadnych komplikacji i że jest zdrowy. To jest coś, co mi w tym momencie przychodzi na myśl. A ja bym bardzo chciała, żebyście wpisały tą rzecz właśnie w komentarzu pod spodem. Naciśnijcie pauzę, zastanówcie się, możecie to zrobić we własnej głowie, możecie sobie to gdzieś napisać, możecie to właśnie robić komentując ten film poniżej. Arni mi się tutaj dobiera do kamerki. A ja zamiast jednej rzeczy siądę i wpiszę 10. Ale co chcę właśnie, żebyście zrobiły, to tylko i wyłącznie jedną taką rzecz wymieniły, bo od jednej rzeczy wszystko się zaczyna. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście wymieńcie więcej. Ja w tym momencie sobie siądę, poddycham głęboko. Za co jestem dzisiaj wdzięczna, bo od czasu do czasu warto coś takiego zrobić. Warto się zastanowić nad tym swoim, naszym życiem. Mama się masuje, a ty się inhalujesz. A trzymaj ładnie, trzymasz tam? Arnold. Nie zgryzaczek. Mało uciął sobie drzemkę, jak sami też dobrze zobaczyliście, a ja zabieram się za ćwiczenia. Przynajmniej mam 30 minut, przynajmniej, może trochę dłużej, ale zanim to zrobię, nakładam sobie olejek ten na porost, który testuję, na porost włosów, który testuję. Dwa razy w tygodniu nakładam sobie ten produkt, to jest produkt, o którym wam mówiłam już ze dwa albo ze trzy razy we vlogach, więc muszę go nałożyć przed ćwiczeniami, bo jego trzeba podtrzymać przynajmniej 60 minut na głowie, na skórze głowy i potem się go spłukuje. I tak dwa razy w tygodniu. Na pewno dam wam znać i zrobię aktualizację jeszcze za jakiś czas, jak idzie z tym porostem moich włosów. Więc lećmy, bo nie tylko 30 minut chcę poćwiczyć, ale oczywiście chciałabym się też wykąpać, przebrać, ubrać normalnie i wyglądać w ogóle jak człowiek.
kuku. A kuku. No chodź. A kuku. A kuku. A kuku. Jest! I on! Wspaniali! W taki oto sposób będziemy się żegnać w tym pierwszym vlogu 2023 roku. A będziemy się żegnać specjalnym wyróżnieniem dla Karoliny Wolskiej. Dziękuję Ci, kochana, że zostałaś patronem naszego kanału. Pamiętajcie jak zawsze o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych vlogach. Ale będziemy się żegnać, życząc Wam cudownego dnia, mimo tej paskudnej pogody, która jest na zewnątrz, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Już przyszły poniedziałek! Tak, znowu walczymy? Znowu walczymy? Pa, kochani wspaniali. Pa! Yeah!